Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz Miliona Serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie. Tak jak lider partii oszustów nie widział, jak jego kolega z sopockiego MOLO atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski. Zawsze pilnuje interesów swych mocodawców. Chował się za garsonką Angeli Merkel, gdy Niemcy i Rosja budowali Nord Stream 2. Mam prośbę do EPP. Zabierzcie swojego człowieka z powrotem do Brukseli. To nie pierwsza tego typu wypowiedź byłego premiera. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania z mieszkańcami Ostrudy Donald Tusk zarzucił partii rządzącej straszenie grupą Wagnera na potrzeby kampanii. PiS będzie przez najbliższe tygodnie mówił nieustannie o bezpieczeństwie. Będzie straszył nas ewentualnością konfliktu zbrojnego. Moim zdaniem będą gotowi nawet wykorzystać kwestie bezpieczeństwa, zagrożenia ze względu na wojnę, zagrożenia ze względu na wydarzenia i działania na Białorusi, żeby zablokować demokratyczne procedury w Polsce. Natomiast wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o realnych zagrożeniach związanych z obecnością grupy Wagnera na Białorusi. Formalnie nie jest to część żadnej państwowej armii, tylko prywatna firma, ale każdy wie, że w istocie jest to narzędzie Rosji. Pojawili się Wagnerowcy i z całą pewnością nie pojawili się tam przez przypadek. Nie pojawili się tam bez celu. Także zdaniem przedstawicieli lewicy słowa Tuska nie służą bezpieczeństwu naszego kraju. My, Podlasianie, obserwujemy cały czas, co się dzieje przy granicy z Białorusią. Mamy coraz więcej wojska, coraz więcej policji. Wzmocniona też jest Straż Graniczna. Także uważam, że powinny tutaj się tym zajmować tylko i wyłącznie służby za to odpowiedzialne. Także podnoszenie tego tematu nie wpływa też dobrze na choćby turystykę w województwie podlaskim, bo ludzie boją się przyjeżdżać przez to, bo 50-60 razy dziennie pada z ust polityków czy też w mediach szeroko pojętych słowo przesmyk suwalski. W weekend premier Mateusz Morawiecki poinformował, że grupa około 100 wagnerowców przesunęła się w kierunku przesmyku suwalskiego. Zdaniem polityków obozu rządzącego może być to zapowiedź kolejnego ataku hybrydowego na terytorium Rzeczypospolitej. Polacy mogą się czuć bezpiecznie. Doprowadzimy do tego, że nie tylko grupa Wagnera nie będzie w stanie zagrozić, ale nawet gdyby cała ta swołocz rosyjska próbowała wejść do Polski, to za kilka lat będziemy mieli taką armię, która zatrzyma ich na naszej granicy. Dzisiaj rano świat obiegła informacja, że grupa Wagnera na czas nieokreślony kończy rekrutację. Według Jewgenija Prigozina większość najemników jest na wakacjach po okresie ciężkiej pracy. Wagnerowcy nie przyjechali na Białoruś, żeby się wczasować. Oni tam są po coś, tak? I oczywiście jest pytanie, do czego ich użyje dyktator, czyli Łukaszenko, wspólnie z Putinem albo bez Putina. W październiku 2021 roku Sejm uchwalił specustawę o budowie muru na granicy. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski 2050. Przecież ten mur, czy nazywany przez polityków PiS-u płotem, nie zabezpieczy nas przed jakąkolwiek próbą agresji ze strony białoruskiej. Ja wiem jedno, że ten mur jest łatwy do sforsowania. Jeżeli dziś coś jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, to członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. Ta bariera fizyczna, ona w 100% nigdy nie będzie chroniła przed przekroczeniem granicy. Ona ma za zadanie utrudnić przekroczenie granicy i tą swoją rolę spełnia, dając czas funkcjonariuszom Straży Granicznej na reakcję. W połowie 2022 roku ukończono budowę zapory na polsko-białoruskiej granicy. Obecnie ma ona ponad 180 kilometrów. No tyle, że co powiedział Donald Tusk, że w przypadku, gdyby zaistniała rzeczywiście taka konieczność, żeby wprowadzić któryś ze stanów nadzwyczajnych, a to oznacza wojnę, krótko mówiąc, wojnę na polskich granicach, no to Donald Tusk będzie organizował demonstracje masowe, będzie paraliżował polskie państwo. W najbliższym czasie zapora na granicy polsko-białoruskiej ma zostać rozbudowana. Między innymi powstać ma przeszkoda wodna na rzece Bug. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.